Witam Was w drugiej części na temat wyspy Skye. Oczywiście zobaczyliście, że tych elementów w zasadzie nie ma dużo, no ale pozwolicie, że tradycyjnie oczywiście ocenię tą grę, no i oczywiście odpowiem na tą tezę, na te pytanie, które postawiłem na samym początku. Czy ta gra w zasadzie powinna uzyskać taki prestiżowy tytuł Kennerspiel des Jahres 2016? No jeżeli chodzi o wykonanie, no można powiedzieć, że za niespełna 80 zł, bo za tyle można tą grę kupić, dostajemy naprawdę solidny produkt, wszystko jest naprawdę solidne, gruba tektura, zasłonki, kafle, no, trochę drewna, w zasadzie no, dla 5 graczy, więc tutaj jeszcze mamy dodatkową zasłonkę, taką rezerwową, można powiedzieć dla 6 gracza. Także wszystko solidnie wykonane. No tutaj padają pewne zarzuty co do samej grafiki. No można powiedzieć, że tą grafikę, za grafiką stoi Clemens, gościu nazywa się Clemens Franz. No to jest nadworny grafik Uwego Rosenberga. Jeżeli znacie, lubicie gry Uwe Rosenberga, to myślę, że ta kreska Wam się opatrzyła i tak naprawdę, no można powiedzieć, czepiacie się strasznie, bo faktycznie może sama okładka nie zachęca, żeby sięgnąć po tą grę, no ale przypominam sobie Ora et Labora, myślę, że no, w tych samych klimatach to było, także to tak na dobrą sprawę ważna jest zawartość, a nie okładka. Jedyne takie zastrzeżenia z mojej strony to jest zastrzeżenia dotyczące samej planszy, ona jest punktowana co 5, myślę, że ta pełna podziałka zdecydowanie by pomogła, byłoby szybciej po prostu liczyć punkty i monety, chyba w nominale 10, które w żaden sposób jakby nie pasują do kolorystycznie do całości. Nie wiem, czy są faktycznie takie monety w Szkocji niebieskie, ale chyba wydaje mi się, że nie. Jeżeli szykocie klimatów wyspy Skye, no to nie znajdziecie go kompletnie zupełnie. Nawet odrobinkę. Co prawda grafik i autor oddali to wszystko, co jest na wyspie Skye. Pozwoliłem sobie trochę powertować. I to jest druga co do wielkości wyspa Szkocji. Faktycznie oddane są te wszystkie elementy. To jest dosyć wyspa taka rozdrobniona. Wszystkie elementy dotyczące i latarni, budynków, zwierząt. Mamy także taką słynną destylarnię, w której produkowane jest whisky, które jest częścią Johnny Walkera, tak jakby składnika Johnny Walkera, a także to jest whisky Talisker. Dla takich fanów whisky to oczywiście dosyć znana na całą Szkocję, na całą Europę, więc tak naprawdę klimat został odwzorowany, mamy tu klany w zasadzie, no, tak, które taką mają wzbudzić taki faktycznie klimat tej rywalizacji co do obszarów, no aczkolwiek myślę, że tutaj mechanika jest jakby, wychodzi na pierwszy plan. No, co do mechaniki, no to jest taka typowa gra kafelkowa w zasadzie, bo zdobywamy kafelki i z tych kafelków uzyskujemy, zestawiamy obszary, uzyskujemy punkty według określonych kafelków punktacji. No i tutaj zatrzymam się troszeczkę, bo faktycznie to nie jest taka typowa gra kafelkowa, bo tutaj te smaczki tej gry właśnie wychodzą z tej bardzo ciekawej mechaniki, bo losujemy 3 kafelki, w zasadzie odrzucamy od razu 1, czyli mamy już na początku wybór, możemy się zdecydować, a z drugiej strony mamy możliwość obstawiania tych kafelków, jakby wycenienia tych kafelków. No i w tym wypadku zaczynamy z jednym startowym. Jeżeli dobrze to wycenimy, możemy, jeżeli wycenimy je wysoko, to te kafelki po prostu nikt od nas nie kupi, albo tak naprawdę uzyskamy większą liczbę pieniędzy, więc tak naprawdę ta wycena też ma kolosalne znaczenie, bo możemy uzyskać tak na dobrą sprawę minimalnie 1 kafelek w rundzie, czyli możemy mieć w tym momencie 6 kafelków, albo maksymalnie 18 plus, jeżeli gramy w pełnym składzie, to tak naprawdę może i plus nasz 1, czyli w tym momencie już ta wycena i wartościowanie powoduje, że już dzięki ilości kafelków możemy mieć przewagę punktową. No i drugi element to jest oczywiście te punktowanie. No mamy tutaj 4 kafelki i punktujemy tymi kafelkami
można powiedzieć, 3 razy, czyli 12 punktowań. No, z moich doświadczeń wynika, że najlepiej jest punktować 12 razy. No, nie zawsze się da, aczkolwiek to nie jest taka gra, że jeżeli odpuścimy, nie mamy jakichś obszarów na pierwsze punktowanie czy drugie, jesteśmy na straconej pozycji, bo możemy skoncentrować się na drugim czy na trzecim punktowaniu i z nawiązką odrobić po prostu te punkty, które no, nie udało nam się uzyskać w pierwszej czy w drugim punktowaniu. Więc taki fajny element, który tak naprawdę daje nam możliwość, tym bardziej, że każdy kafelek punktujemy 3 razy w różnych elementach. A dodatkowo ten bardzo fajny element, który no, daje szansę, można powiedzieć, tym maruderom, czyli te jakby dofinansowanie. Mamy tutaj, uzyskujemy pieniądze dla tych, którzy są na końcu, czy tak naprawdę są za liderem, więc też taki fajny element, który powoduje, że w zasadzie to w tą grę gramy i można powiedzieć do samego końca nie ma takiej sytuacji, że wiemy, że przegrywamy i już nam się nie chce grać. Tutaj tak naprawdę to jest takie wyrównywanie szans, czyli prosta mechanika, ale okazuje się, że dzięki tym punktowaniom, dzięki tym dotacjom, nazwijmy to, i tym elementem związanym z wartościowaniem kafelków, no, ta gra naprawdę właśnie nabiera takiego elementu i ona jest zdecydowanie różna od tego Carcassonne, które wszyscy powtarzają, że to jest zestawienie elementów. No. Gra oczywiście skaluje się bardzo dobrze. Mamy to wariant od 2 do 5 graczy i muszę powiedzieć, że wariant dwuosobowy, no to jest taka, no tu oczywiście przybiera troszeczkę inny charakter, bo mamy 2 graczy, każdy od każdego może kupić po prostu po jednym kafelku, mamy większy wybór, ale tutaj większe znaczenie mają pieniądze, bo tak naprawdę liczymy, pamiętamy, czy ten gracz za ile kupił, za ile zostało pieniędzy, jak możemy to wartościować. Tak naprawdę tutaj te pieniądze mają większe znaczenie i tak naprawdę możemy tego gracza no tak trochę wpuszczać w maliny, więc tak naprawdę ten akcent jest troszeczkę inny. To jest taka gra bardziej się stara być taktyczna, bo liczymy, czy ten gracz faktycznie ma tyle, czy może od nas tyle kupić. Czy możemy mu ewentualnie sprzedać, czy możemy go zablokować, więc tutaj ten element jest dosyć istotny. Z kolei w pełnym składzie, 5-osobowa, nawet powiedział 4-5-osobowa, no tutaj ten element ilościowy też ma znaczenie, bo oczywiście obstawiamy, wartościujemy te kafelki i czasami zależy nam, żeby ten kafelek faktycznie szybko sprzedać, bo chcemy coś kupić innego, bo nie będzie nam pasował w żaden sposób i okazuje się, że tutaj też duże znaczenie ma w tym wypadku kolejność chociażby kupowania. Jeżeli ja jako jestem graczem pierwszym i kupię od gracza ostatniego, no to w tym wypadku on nie zawsze, pomimo tego, że kupi ten kafelek, nie zawsze będzie miał możliwość wyboru kafelków, bo każdy z graczy przede mną już kupi kafelek i zostaną mu te kafelki, które są najgorsze, więc taki prosty element, ale może się okazać, że będzie kluczowy, więc ta rozgrywka 5-osobowa też przyjmuje troszeczkę inny charakter. Oczywiście losowość w tej grze, bym powiedział, jest tutaj w dwóch no, takich podstawowych aspektach. Przede wszystkim losowaniu tych kafli punktujących. No i trzeba powiedzieć, że podczas naszych rozgrywek te kafle mogą robić niesamowitego psikusa, bo czasami te kafle się wykluczają po prostu. Czyli jest tak, że pierwszy kafel mówi nam, że będziemy ustawiali obszary w kolumnach, a drugi mówi na przykład, że będziemy punktowali obszary zamknięte z wodą. Trzeci, że coś innego, więc w tym wypadku okazuje się, że niektóre kafle się eliminują i tutaj myślę, że taką dobrą zasadą byłoby, jeżeli losujemy te 4 kafle, to tak naprawdę można zweryfikować i tak gremialnie podjąć decyzję, że któryś z kafli wymieniamy, żeby to było w zasadzie, ta grywalność była taka większa. No aczkolwiek mamy 16 kafli, daje nam to sporo możliwości punktowych. No i oczywiście dodatkowo ten element ciągnięcia z worka, więc tak na dobrą sprawę ta losowość jest spora, no aczkolwiek tak jak mówiłem, mamy 3 kafle, zawsze odrzucamy jeden ten kafel, który teoretycznie może się tam komuś przydać. Oczywiście on wróci, on nie jest permanentnie wyrzucany, on wróci,
No, aczkolwiek być może wróci generalnie do nas, może wróci do kogoś innego, więc będziemy mogli go kupić, więc ta losowość jest, ale w tym wypadku wydaje mi się, że ta losowość jest elementem podstawowym tej rozgrywki, więc jakby jej nie było, to by naprawdę no, ta gra by dużo straciła na bo ona jest po prostu wpisana w całą grę. No, interakcja między graczami, bym powiedział, jest, bo każdy z graczy będzie kupował te elementy od innego gracza, kafelki. W zasadzie no to tyle, że no, ktoś tam może od kogoś kupić, może komuś pokrzyżować plany. Oczywiście weryfikujemy w przypadku, jeszcze nadmienię tylko, że w przypadku dwóch osób, no to tak naprawdę patrzymy na te obszary, no to jest mniej do ogarnięcia. W przypadku pięciu czy czterech, pięciu graczy tak naprawdę patrzymy, w jakim kierunku idzie gracz i co mu będzie potrzebne, czego szuka, co by chciał. No to okazuje się, że tak naprawdę tu jest więcej troszeczkę czasu, no ale mimo wszystko gra przebiega płynnie, więc tak naprawdę jest więcej elementów do przeanalizowania, więcej decyzji do podjęcia. Tym bardziej, że tak naprawdę no, gracze jakby to obstawianie i wycenę robią w tajemnicy, za zasłonkami, więc no, ten element może tam trochę trwać, bo gracz będzie się zastanawiał, wyceniał, weryfikował i to, ale to myślę, że takich przestojów tutaj w tej grze generalnie nie ma. Interakcja jest między graczami, bo możemy sobie tutaj te kafelki, nazwijmy, od kogoś kupować, jeżeli oczywiście nas na to stać. No, w zasadzie mamy polską edycję, gra mimo tego jest niezależna językowo, ikonografia zastosowana w grze w zasadzie nam jest prosta, czytelna, kafelki punktujące dodatkowo zostały opisane dosyć szczegółowo, nie było tu żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o elementy, więc myślę, że tak naprawdę taka gra w zasadzie rodzinna, można powiedzieć, bez żadnego kłopotu rodzina sobie w tą grę zagra. No, jeżeli chodzi o regrywalność, no to myślę, że udało nam się rozegrać wszystkie warianty kilkakrotnie i muszę powiedzieć, że regrywalność dzięki tym mykom związanym z tym kaflom punktującym naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo duża. I tutaj tych wariantów jest sporo, za każdym razem obszary są inne, za każdym razem inaczej punktujemy. I w tym wypadku naprawdę no, siłą tej gry jest tak naprawdę regrywalność. No ja grając w Carcassonne mogę zagrać raz, drugi i tak naprawdę to jest taki element powtarzalności, bo no, oczywiście losujemy, ale tutaj tak naprawdę ten element różnicujący, te kafle punktujące naprawdę zmieniają kompletnie rozgrywkę, jeszcze rozłożenie tych kafli i punktowanie, no 12 punktowań tak naprawdę no, zmienia tutaj tą rozgrywkę, dynamikę tej rozgrywki zdecydowanie. Tak jak mówiłem, tą grę można kupić na niespełna 80 zł, więc tak naprawdę zdecydowanie gra warta no, swojej ceny, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o zawartość. No i w zasadzie to są wszystkie elementy, które chciałbym opisać i omówić. No i teraz sami widzicie, że czy ta gra jest mocno skomplikowana, ona jest niewątpliwie dobrą grą kafelkową. Bym powiedział, że jedną z lepszych gier kafelkowych, jaką grałem. Ma szereg tutaj takich małych elemencików, które powodują, że jako całość stanowi naprawdę bardzo dobrą grą, dobrą grę, bo nie ma takiej losowości wprost, możemy ją trochę zarządzać, mamy ten element odrzucania, mamy element jakby tej wyceny, czyli tutaj sobie ważymy te ryzyko, czy chcemy szybko sprzedać, czy chcemy ten kafelek zatrzymać, czy nas stać, no, czy chcemy pieniądze uzyskać, no, element tej dotacji, czy lepiej być pierwszym, czy lepiej być tam z tyłu, no, tutaj jest dużo decyzji mimo wszystko do podjęcia. Te decyzje nie są takie, żebyśmy tam strasznie sobie łamali głowę. No, myślę, że taka rodzina, jeżeli usiądzie, to będzie śmiało sobie grała. Oczywiście może nie odkryje wszystkich tych elementów zazębiających się ze sobą, aczkolwiek będzie no, grała bez żadnego kłopotu. Ale mimo wszystko gra według mnie nie jest na tyle skomplikowana i żeby uzyskała tytuł dla graczy zaawansowanych. To jest dobra gra, niewątpliwie się pod tym podpisuje, ale niekoniecznie dla graczy zaawansowanych. No, podobna dyskusja była w przypadku gry w tamtym roku, gry, która no, wyleciało mi teraz z głowy. Oczywiście Istanbul, gra, która w zasadzie, no, można powiedzieć, też prosta, no, tam troszeczkę była komplikacja, bo w zależności od układu kafelków mieliśmy różne te
drogi, aczkolwiek no to też nie była aż taka gra skomplikowana. Tu bym powiedział, że te zależności są jeszcze mniejsze. Oczywiście rozumiem, że jest tutaj sporo takich smaczków, aczkolwiek myślę, że no, niekoniecznie ta gra zasługuje na Kenner Spiel des Jahres, chociaż w porównaniu z takimi Time Stories czy Legacy, no grami, które w zasadzie no, wszyscy mówią grami jednorazowymi, no to no, jestem się w stanie zgodzić, ale niekoniecznie ta gra według mnie powinna trafić do tej puli tych gier zaawansowanych. Mimo wszystko polecam Wam grę, bo naprawdę duża grywalność, fajna mechanika, taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o grę kafelkową. Można ją śmiało rozegrać w 60 minut. W każdym składzie chodzi bardzo dobrze, więc naprawdę polecam. Jeżeli nie macie tej gry, tym bardziej, że jest po polsku, to sięgnijcie, bo myślę, że ci, którzy grali już Carcassonne i tak naprawdę mają już no, troszeczkę się ograli, chciałem powiedzieć, mają dość, ograli się Carcassonne, to myślę, że to będzie dla nich taki kolejny poziom, jeżeli chodzi o gry. Niekoniecznie zaawansowany, ale poziom taki, który daje sporo satysfakcji, bo mamy mimo wszystko kilka decyzji do podjęcia. Także tyle, jeżeli chodzi o Wyspę Sky. No, dziękuję Wam za materiał, no i zapraszam na kolejny materiał na Planszolandii. Do zobaczenia.